witam was po raz kolejny. I kolejna wyprawa na pola. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, nie mam zbytnio dużo czasu. Jak widzicie, słońce już zachodzi. Została mi jeszcze około godzina czasu. Jeszcze po drodze taki starszy pan mnie zaczepił. No dziadek taki po 60, słuchajcie, bo akurat zauważył, że jadę na tym moim starym rowerze takim, no kolażówka można tak to nazwać. No tak jakieś 15 minut rozmawialiśmy. No ale to tylko o tym, że był kiedyś kolarzem i że to ogólnie takie stare rowery są najlepsze. No potwierdziłem to, bo też tak sądzę, te stare rowery są jednak najlepsze, najbardziej wytrzymałe. No, no i słuchajcie, jak się odwdzięczył, no. Słuchajcie, dał mi piwo. Krajan. Tylko dlatego, że z nim porozmawiałem chwilę czasu. Natomiast no, nie jest to miejsce, czas, żeby pić teraz piwo. Także dziękuję temu panu i tak bardzo. Bardziej wolałbym, gdyby to był jakiś fant. Niestety ten pan historią w ogóle się nie interesował. Nie miał żadnych monet ani tak dalej, bagnetów, hełmów. Ale sam fakt, że okazałem temu mężczyźnie szacunek i to do mnie wróciło, no. Czasami warto porozmawiać ze starszymi ludźmi. Niestety na temat wojny, no. No nie chciał zbytnio rozmawiać. Dobra, słuchajcie, ja już nie przedłużam. I lecę w teren. Jeszcze temat, słuchajcie, będę poruszał ostatniego filmiku, bo dużo osób mnie zaatakowało. Ale to będę wyjaśniał w osobnym filmiku. Też musi być klimat do tego, żeby ten temat poruszyć. I teraz tak. Dobrze, może sprawę tego rolnika, gdzie mamy super miejsce, nagram w osobnym filmiku, ponieważ no naprawdę dużo osób do mnie się zgłosiło. Nawet odezwali się starzy przyjaciele, którzy zero kontaktu ze mną utrzymywali, a teraz nagle są wielkimi przyjaciółmi, że tak powiem. No na Facebooku do mnie piszą SMS-y, telefony. Wystarczy, że zaczną wpisać zielony smog na Facebooku i wam wyskoczy moja stronka. Na razie są tam same zdjęcia. No, na razie ogólnie stronka stoi w miejscu. Też tam możecie swoje pytania zadawać. Od razu mówię, ludzie chamscy będą od razu blokowani, także nawet darujcie sobie jakieś tam głupie komentarze i tak dalej. Bo i tak będzie wszystko usuwane. Dobra, lecę w teren. Słuchajcie, naprawdę narobiło się dużo gnoju w sprawie ostatniego filmiku. No masakra, nie spodziewałem się takiego rozgłosu, że tak powiem. Ale to jeszcze powiem wam nie wszystko, bo szykuje się naprawdę coś, czego się nie spodziewałem, że tak powiem. Rolnik, ten, o którym mówiłem wcześniej, ofiarował mi pewną rzecz. Jest to krzyż. Ja powiem tak, słuchajcie, on ma naprawdę ogromną moc. Ten krzyż uratował życie pewnej babci, która wcześniej mieszkała w jego domu. A naprawdę dużo tam się działo. SS-mani, słuchajcie, wpadli do jej mieszkania. Ale dobrze, na razie to nie będę ten temat poruszał i lecimy w teren, bo mało czasu zostało. Dobra, widzimy się przy pierwszym dołku. Fajny sygnał. Tutaj kolega, mój widz, zaproponował mi, żeby nie używać takich słów po prostu, że jest sygnał typowo na monetkę, a później wychodzi kapsel, dlatego teraz zastosujemy to odwrotnie. Także słuchajcie, jest dobry sygnał typowo na kapsel, także powinien być kapsel. Niestety, nie sprawdziło się to. Nic, poddajemy się, idziemy dalej. Puszka po piwie, no trudno.
No i dobra, słuchajcie, godzina przeleciała szybko. Niestety bez żadnych fantów. Jest to pole, gdzie tutaj ostatnio znalazłem ten krzyżyk. Teraz tak, niektórzy wierzą, że znaleziony taki ogólnie krzyżyk posiada tam jakąś moc lub nie posiada. Ja w takie coś wierzę. Na pewno coś się zmieniło i jest lepiej, że tak powiem. Natomiast ten rolnik, co ofiarował mi pewien krzyż, na razie nie jest to miejsce tutaj, żeby w tej chwili o tym opowiadać. Słuchajcie, gdy siedzieliśmy przy kawie u niego, jak opowiedział mi tą, no się mi, no nam tą historię tego krzyża, słuchajcie, wszyscy patrzyliśmy tak. Normalnie, słuchajcie, włosy to na rękach aż stawały. Historia jest tak przerażająca, że takie coś tam u niego miało w domu miejsce. Taka sytuacja właściwie zaistniała. Że naprawdę, no, masakra jednym słowem. Ale to mówię, nagram osobny film. To od razu chciałbym też wszystkich przeprosić, moich widzów, bo wprowadziłem was w błąd, do czego się przyznaję. Chodzi o te skrzydełko, co znalazł ostatnio mój znajomy, właśnie też u niego na polu, u tego rolnika. I no nie jest to gapa. Do tego się przyznaję, nie jest to skrzydło z gapy. Jest to, jak tutaj Cichy wspomniał, bardzo dobrze. Także pozdrawiam się, kolego. Jest to najprawdopodobniej właściwie orzeł pruski, po prostu z hełmu, no, spikiel hałby, jeżeli się mylę, dobrze mówię, tak, pikiel hałba, tak. Ogólnie pierwszowojenny fant. Co jednak, do czego zmierzam? Kolega tam również znalazł monetkę, słuchajcie, 1908 rok. To jeszcze bardziej, słuchajcie, daje do myślenia, bo skoro tam jest ogólnie rzutowisko, no, rzeczy drugowojennych, typu menażki, hełmy, bagnety, to jeżeli to jeszcze dodatkowo będzie zrzutowisko pierwszowojenne, to strach pomyśleć, co tam będzie na tym polu tego rolnika. Dodatkowo jeszcze mamy pozwolenie, żeby tam u niego w ogródku z tyłu za domem pokopać. Znalazł, słuchajcie, srebrną łyżkę, grawerowana po niemiecku. I to, słuchajcie, bez wykrywacza, bez niczego, tego sobie, no, kopał sobie w ogródku. Akurat znalazł. Także no, na pewno będzie ciekawie. Słuchajcie, do moich znajomych. Nie piszcie do mnie, że zapłacę ci 500 zł i jadę z tobą, bo to nie ma sensu, słuchajcie. Też taką propozycję dostałem od znajomego z Holandii. No, kolego, no niestety nie, ale powiem ci tak, umówiliśmy się po prostu z tym rolnikiem. Jest nas czterech. Ja, Piotrek, od Piotra ojciec, no i ten rolnik, że fanty idą pół na pół. Także no niestety nikt więcej się nie dołączy, mimo waszych próśb, SMS-ów i telefonów. Po prostu no gościu nie wyraził na to zgodę i tyle. Jeszcze tylko poproszę chociaż o skamerowanie wszystkiego na ziemi, jeżeli coś będzie wychodziło. Prosił mnie również, żeby nie kręcić okolicy, bo wiem, że są ludzie, którzy mnie śledzą po prostu. Tym bardziej pewien pan, który jeździ czarnym jeepem, o którym ostatnio jest głośno w opolskim. Na poprzednich filmikach, gdzie te kanie znalazłem, to też ten rolnik wspominał, że jakiś gościu jeździ, słuchajcie, czarnym jeepem, wjeżdża na pole, wyskakuje, słuchajcie, no robi gnój, totalny gnój, dziur po sobie nie zakopuje, mówi, że jak go spotka, to go skopię mu dupę, jednym słowem. Ja go na razie tak jeszcze nie kojarzę, tego gościa, kto to jest w ogóle, skąd on jest. Ale z tego, co mi, słuchajcie, wiadomo, też kiedyś kręciliśmy filmik na pewnej szpicy. Tunel, legendy i tak dalej, czarny pies, prawda, to są tylko legendy. Gdzie prawdopodobnie stał zamek, mówię prawdopodobnie, bo to też nie jest potwierdzone. I nie jest to miejsce archeologiczne, słuchajcie. Sprawa trafiła na policję, no chłopaki się śmiali strasznie. Z tego, co tam. Na szczęście nic mi tam nie zrobiono, tylko że no, sam fakt, słuchajcie, znowu ten czarny jeep tam przyjechał. No i dwa inne auta, słuchajcie, z georadarem. I dlatego
pewna osoba po prostu powiadomiła policję. No, trochę gnoju się narobiło, ale sprawa się tą sprawę udało się wyjaśnić. Natomiast tamtych gości się nie udało namierzyć, kto to jest. Ale słuchajcie, no po prostu wierzyli, że jest tam tunel. No co prawda są tam legendy, że on tam prowadzi z jakby od tego miejsca, gdzie my byliśmy, na do pewnego zamku, gdzie jakby no rycerz mógł przejechać na koniu. Również tam legendy głoszą o tym, że grupa Wehrmachtu też tam wchodzi do tych podziemi i znika, po czym jeden tylko wychodzi w następnej miejscowości na pół blady. Tak jakby go coś wystraszyło lub po prostu no brakło mu powietrza chłopakowi i się prawie udusił, a reszta no jego załogi zginęła. Także mówię, no niestety po raz kolejny pojawia się znowu to słowo czarny jeep. Nie wiem jeszcze kto to jeździ tym jeepem, ale to już mniejsza o to. Nawet nie chcę gościa poznawać. Wiem tylko tyle ogólnie, że robi gnój na polu i nie zakopuje po sobie dołków. Ale myślę, że chłopaki go i tak prędzej czy później dopadną wraz z rolnikami i dostanie za swoje. Także mówię jeszcze raz, niestety więcej nikogo nie bierzemy. Specjalnie zostanie jakby wyznaczony inny termin na kopanie. Czekamy tylko jeszcze na telefon od tego rolnika i wkraczamy do akcji. Naprawdę powinno być ciekawie. Dobra, słuchajcie, aż będę kończył historię tego krzyża. Nagram najwyżej później z piwnicy swojej, jeżeli jeszcze dzisiaj zdążę. Bo jest naprawdę no, przerażająca, a z drugiej strony ciekawa. Ogólnie sprawa wygląda tak, że ogólnie ten rolnik się o tym, słuchajcie, krzyż wyrzucić na śmietnik, to... W ogóle to jest... Ach, szkoda gadać nawet. No ale dobra, słuchajcie, ja już kończę, także trzymajcie się i do zobaczenia. No to dobra, słuchajcie, ja już jadę te piwo skosztować od tego kolarza, które dostałem. Już noc zapada. No i właśnie, słuchajcie, właśnie w takich miejscach najlepiej sobie rozpalać ogniska wieczorem i właściwie takie opowieści sobie opowiadać. Różne historie, legendy, bajki. Słuchajcie, kiedyś czterech nas było też na takim polu. Był jeden gościu, który trenował, słuchajcie, 10 lat taekwondo. Słuchajcie, gościu niesamowicie wygimnastykowany. Salta i tak dalej, słuchajcie, on potrafił mnie przeskoczyć z rozbiegu. Taki był gościu skubany. No słuchajcie, skakał jak mażoretka w powietrzu. Natomiast słuchajcie, do czego doszło? Do tego doszło, że no, wybrał się z nami raz na taką wyprawę. Jego to nie interesowało, żadne wykopki i tak dalej. Ale słuchajcie, jak zacząłem opowiadać różne historie, takie wojenne, typowo frontowe, co się działo i tak dalej. Do tego doszły jeszcze legendy o jakichś tam zjawach, duchach. Słuchajcie, ten gościu, on co chwilę latał dookoła i szukał jakichś patyków, tylko żeby wrzucić do ognia i żeby to ognisko nam nie zgasło. No i tak niestety, wiadomo, że na polu ciężko takie patyki znaleźć. Niestety ognisko zgasło, no i co, wracaliśmy, słuchajcie, przy latarkach do domu. Księżyc dookoła, słuchajcie, jak coś pierdykło w lesie. Słuchajcie, on był pierwszy przy aucie, no fakt faktem, wszyscy trochę się wystraszyliśmy, nic na szczęście nie było takiego. Ale no słuchajcie, wszyscy jak weszli do auta, to wszyscy za sobą zamknęliśmy, no jakby na klucz, te przyciski, jak to się mówi, aż zapomniałem nawet teraz. No czekajcie, a już nieważne. Znaczy on to miał autopilota, także od razu zamknął za sobą drzwi. No tak się chłopak wystraszył. No ale było fajnie, śmiesznie przynajmniej. Dobra, słuchajcie, ja już kończę. Właśnie w takich miejscach najlepiej właśnie rozpalać sobie ogniska i różne historie sobie można tutaj tak snuć i opowiadać. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia.